Jak myślę, większość naszych słuchaczy wie już, kanadyjski sąd skazał Mary Wagner, bohaterską, niestrudzoną obrończynię życia, na 10 miesięcy więzienia. Rozprawa odbyła się w sądzie w Toronto. Sędzia, wyznaczając karę, przychyliła się do żądania prokuratora, a prokurator oskarżał tą młodą, bohaterską, jakże delikatnej postury niewiastę Mary Wagner za przeszkadzanie w biznesie kliniki aborcyjnej. Na czym polegało to przeszkadzanie w tym biznesie? Otóż Mary Wagner 23 grudnia ubiegłego roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, weszła do poczekalni kliniki aborcyjnej Bloor West Village w Toronto i tam matką nienarodzonych dzieci, matką, które chciały i zabiły, jak się okazało, swoje nienarodzone dzieci, wręczyła białe i czerwone róże wraz z karteczkami, na których znajdowały się informacje o możliwości uzyskania pomocy dla takich kobiet w kryzysowej sytuacji. Swoim działaniem, jak twierdzi prokurator i sąd, zakłóciła funkcjonowanie placówki i tym samym złamała kanadyjskie prawo chroniące centra aborcyjne. Od tamtej pory przebywa w więzieniu Vanier Center for Women Milton koło Toronto. To tragiczny kolejny dowód wielkiej choroby systemu sprawiedliwości w Kanadzie. W Kanadzie, jak wiemy, można zabijać legalnie, w cudzysłowie oczywiście legalnie, nawet 9-miesięczne nienarodzone dzieci. Mary Wagner, którą w ubiegłym roku gościliśmy w Polsce, była na Jasnej Górze, była w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, w Rzeszowie, odwiedziła wiele miast, także i Radio Maryja, Telewizję Trwam. Poznaliśmy ją, niezwykłej delikatności, niezwykłej pobożności, głębokiej modlitwy. Ja uczestniczyłem także w przygotowaniu jej pobytu w Polsce i miałem się zatroszczyć i zatroszczyłem się, żeby spełnić jej życzenie, postulat. Otóż prosiła, żeby każdego dnia, oprócz uczestnictwa we mszy świętej, miała możliwość godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Mówiła, że z mszy świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu czerpie siłę, światło, odwagę i moc do tak heroicznej walki w obronie życia poczętych dzieci. Jeszcze jedna informacja. Otóż na rozprawie sądowej było tylko 18 osób na sali sądowej i większość to Polacy już zamieszkali w Kanadzie. I ci Kanadyjczycy polskiego pochodzenia trzymali w rękach białe róże. Te róże, które Mary Wagner rozdaje kobietom przed klinikami czy wewnątrz klinik aborcyjnych, gdzie dokonuje się zabójstw niewinnych dzieci. Podczas rozprawy Mary milczała. W ten sposób, symboliczny sposób, wyraziła swą solidarność bezbronnymi ofiarami tak zwanej aborcji. Bo przecież te nienarodzone dzieci, skazane na okrutną śmierć, nie mają głosu. W liście otwartym, opublikowanym na profilu na Facebooku Mary Wagner w Polsce, ta katoliczka zaznaczyła, że wraz z Lindą Gibson, jej przyjaciółką, też uwięzioną, są szczęśliwe, niosąc ten krzyż, nie jest zbyt ciężki, jak same napisały, i dążąc do otrzymania go jako normalnego wyniku wiary w Chrystusa, kochając Go w tych najmniejszych. I podała cytat ewangeliczny. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 25-40. Wszyscy znamy ten fragment Pisma Świętego. Otóż Chrystus Król, dokonując sądu nad światem, wypowiada między innymi te słowa. Cytat Ewangelii. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Niech te słowa Chrystusa, przypomniane nam przez bohaterską Mary Wagner, będą dla każdego z nas, obrońców życia, tych najmniejszych istot ludzkich, szczególnym zobowiązaniem, nadzieją i mocą w tej wielkiej, trudnej niekiedy, ale pięknej walce o zachowanie życia naszych braci najmniejszych.
Mary Wagner jest spokojna, jest optymistyczna, jest cierpliwa. I na tym zapisie zamieściła też i takie słowa. Nie chcemy, aby skupiano się na nas. Jesteśmy w więzieniu dobrowolnie i mamy nadzieję, że zachęcimy innych, aby stali mocno w wierze. Prosimy Was o modlitwę, ale nie o to, aby ten krzyż został usunięty, ale o siłę, aby go nosić i wzrastać w zaufaniu Bogu do tego stopnia, byśmy ten krzyż kochały. Oczywiście nie możemy się doczekać dnia, mamy nadzieję, że przyjdzie, gdy nie będziemy już zamykane w więzieniu, tylko jeśli oznaczać to będzie, że zabijanie się skończyło i wszyscy mają prawo żyć swobodnie jako oddani chrześcijanie. Jesteśmy powołani, aby zobaczyć, że największą obecnie niesprawiedliwością nie jest aborcja, ale jej korzenie, brak adoracji Boga. Straciliśmy szacunek dla człowieka, ponieważ już nie wielbimy Boga, któremu uwielbienie i adorację jesteśmy winni. Módlmy się za Mary Wagner. Módlmy się za wszystkich obrońców życia, aby mocni mocą Bożą, mądrze, stanowczo i konsekwentnie bronili życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres.